Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 25-letni mieszkaniec Leszna, który w lesie ukrył amfetaminę i marihuanę. Policjanci zatrzymali go na gorącym uczynku, kiedy wykopywał pojemnik z narkotykami. Uwagę policjantów prewencji patrolujących jedno z leszczyńskich osiedli mieszkaniowych zwróciła para wysiadająca z auta, która poszła w kierunku lasu. Mężczyzna był już wcześniej znany policji. Jak mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, nie był to jego pierwszy raz z narkotykami. Po wejściu do lasu okazało się, że mężczyzna nachylał się nad konarem leżącego drzewa. Po sprawdzeniu tego miejsca przez policjantów okazało się, że były tam zakopane narkotyki. Zabronione substancje znajdowały się w plastikowym pojemniku tuż pod runem leśnym. 26-letnia kobieta będzie świadkiem w sprawie, a 25-latek usłyszał zarzut posiadania prawie 300 gram narkotyków. Co ciekawe, tydzień wcześniej ten sam mężczyzna był już zatrzymany i ujawniono przy nim narkotyki. Po postawieniu zarzutów został zwolniony i zastosowano wobec niego dozór policyjny. Tym razem został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.